ID Invaded. Anime ocenione na 7,84 przez lekko ponad 143 tysiące osób. Anime ma 13 odcinków i było emitowane w okresie 6 stycznia 2020 do 23 marca 2020. Producentami są Toei Animation, BS Eleven, Kadokawa Media House i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ocena 7,84 jest faktycznie zasłużona? Czy kryminalne anime połączone z science fiction czy dziwnymi zjawiskami może być dobre? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o anime. Anime, które poznałem stosunkowo niedawno, ale pewien fragment z tego anime mnie niesamowicie zaciekawił i zasugerował mi, że to może być naprawdę dobre. Czy dostałem to, czego chciałem i zakończenie spełniło moje oczekiwania? Na początek powiedzmy sobie, o czym jest to anime. Anime jest o pewnej organizacji, której zadaniem jest odnajdywanie seryjnych morderców, jednakże sposób, w jaki odszukują tych szaleńców, jest trochę inny niż można się spodziewać. Dzięki specjalnej maszynie wprowadzają genialnego detektywa do podświadomości mordercy i ten, rozwiązując tam zagadkę, pomaga określić, gdzie może być zabójca, kim jest tak naprawdę i pokazać im więcej niż by chcieli. Genialnym detektywem, a dokładniej głównym bohaterem jest Narihisago Akihito, który większość czasu jest zamknięty w izolacji i niegdyś był policjantem. Jednakże na skutek pewnych działań został zamknięty i pomaga teraz tej organizacji w łapaniu tych morderców, wchodząc do ich podświadomości. Mniej więcej opowiem wam, jak to działa, ale z góry przepraszam, jeśli coś będzie niejasne, ale momentami gubiłem się w tym anime. No więc tak. Policjanci mają specjalne urządzenie, wygląda trochę jak taki pistolet, który wykrywa specjalne cząsteczki. Te cząsteczki można powiedzieć, że są żądzą mordu danego mordercy. Kiedy je wykryją, a nie łatwo je czasem znaleźć i jest szansa, że je wiatr zdmuchnie, zanoszą do tej organizacji, oni chyba je wkładają do tajemniczej maszyny, która dzięki tym cząsteczkom pozwala wejść do podświadomości przestępcy. Potem genialny detektyw wchodzi do maszyny, która wprowadza go w stan uśpienia, a ten budzi się w podświadomości mordercy, a tam... oj, dzieją się czasem naprawdę dziwne rzeczy. Genialny detektyw nie pamięta, co tu robi, kim jest, ani jak się tu znalazł, ale za każdym razem, jak wchodzi do tak zwanej studni, zapomina wszystko. Jednakże zawsze, ale to zawsze znajduje się tam ciało jednej konkretnej dziewczyny. Gdy ją widzi, przypomina sobie następujące rzeczy. Kim ona jest, czyli Kaeru, oraz to, jaki ma pseudonim w tym świecie i że jest genialnym detektywem i musi rozwiązać przyczynę jej śmierci. Ja wiem, że to trochę poplątane i może nie wyjaśniłem dokładnie, ale jak sam powiedziałem, czasami się gubiłem w tym. Wracając, nasz główny bohater ma już spore doświadczenie w tym wszystkim i zagadki, choć ciężkie, rozwiązuje po pewnym czasie. Należy nadmienić, że kiedy umiera w podświadomości mordercy, jest po prostu rozłączany z maszyny i najczęściej ponownie go łączą. Co się wtedy dzieje? Reset. Po prostu reset i musi zaczynać od nowa. Znowu sobie przypomina, kim jest, co tu robi i tak dalej. Inni członkowie tej organizacji obserwują go w podświadomości, zapisują wszelakie dane, które odnajdą w środku głowy mordercy, a jak odnajdą odpowiedzi, to dają znać detektywom czy policji i ci łapią mordercę. Niby to wygląda prosto, ale zagadki są momentami naprawdę ciężkie i nasz główny bohater czasami naprawdę długo się głowił, by odnaleźć rozwiązanie lub musiał być wielokrotnie rozłączany i łączony, bo wiele razy umierał, a to też ma swój wpływ na psychikę i po rozłączeniu wielokrotnym są po prostu zmęczeni. Bo widzicie, główny bohater nie jest jedynym genialnym detektywem i jest ich kilku w trakcie anime, więc jest to ogólne pojęcie, a nie określenie tylko na naszego głównego bohatera Akihito. Przyznam, że ogromnie wciągnąłem się w to anime ze względu na te zagadki, na to, jak działają mordercy i to, że każdy z nich ma swój pseudonim i działa na swój własny porąbany sposób. Dodatkowo nasz główny bohater, jak wspominałem, siedzi w izolacji nie bez powodu. On sam ma bardzo porąbaną kartotekę i dlatego trzymają go w zamknięciu, bo nie wydalono go z policji bez powodu. Mimo wszystko współpracuje z organizacją, bo chce dopaść każdego chorego pojeba i upewnić się, że spotka go zasłużona kara, a nasz główny bohater no, czasem brał sprawy w swoje ręce niekoniecznie zgodne z prawem. Nie chcę tu wielce spoilerować, bo uważam to anime za naprawdę dobre. Zagadki, choć trudne, wydają się logiczne i czasem nawet mniej więcej udawało mi się zgadywać, co tu się dzieje i jakie jest rozwiązanie. Podświadomość każdego mordercy dawała inne obrazy, inne miejsca i inne zagadki, więc Akihito musiał naprawdę się natrudzić i też uważać, by sam nie zginąć, bo jak mówiłem, umierasz i reset, zaczynasz od nowa. Chociaż doszukałem się tu dziury, bo w pewnym momencie bohater, mimo
mimo że zapominał za każdym razem, kiedy wchodził do studni, to jakby coś kojarzył lub domyślał się, że w tym miejscu coś było nie tak. Warto dodać, że w miejscu, gdzie potencjalnie znajduje się zabójca, jadą dwie konkretne osoby zazwyczaj i są to Hondo Machi Koharu oraz Matsuoka Kokuryu. Ogromnie spodobał mi się ten detektyw, lubiłem słuchać gościa i też patrzeć jak działa, bo wydawało mi się, że gość jest opanowany podczas akcji, a zarazem dość łatwo się denerwuje oraz stara się dbać o swoich ludzi, w tym przypadku Koharu. Opowiem też dlaczego mnie tamten moment, który obejrzałem, zachęcił do tego anime. Nie jest to anime dla każdego, z tego względu, że sporo tu mordu, krwi i bestialstwa, które mordercy czynią. Są tu naprawdę okrutne śmierci czasami i jest to dosadnie pokazywane, więc jeśli ktoś na przykład nie lubi wiercenia dziury w głowie lub odcinania kończyn, to lepiej niech sobie odpuści. Naprawdę. Ja, jakkolwiek to brzmi, lubię tego typu anime, bo nie ograniczają się do lekkich śmierci, tylko dosadnie pokazują okrucieństwo ludzkie i to, jak bardzo umysł ludzki potrafi być zniszczony lub zepsuty i dopuszczają się czasem naprawdę strasznych rzeczy. Dlatego chciałem to obejrzeć i obejrzałem, bo intryguje mnie to i zarazem przeraża, do czego ludzie są zdolni. Na szczęście w tym anime dzięki maszynom można zobaczyć, co czai się w głowie tych chorych pojebów i określić, gdzie mogą być lub kto będzie ich następną ofiarą, a nasz bohater Akihito czasami sam zajmował się kwestią sprawiedliwości dla nich, bo ma swój własny kodeks karny i czasem sam zajmuje się karami dla nich. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła to dla mnie naprawdę kawał dobrej roboty. Oglądałem to anime z zaciekawieniem, byłem podjarany oglądając każdą zagadkę i każdą sprawę, którą musiała zająć się organizacja oraz Akihito. Oraz byłem ciekaw, co ta maszyna tym razem wygeneruje z tych cząsteczek, które morderca zostawił w danym miejscu. Dużo się tu dzieje, główne postacie są dla mnie niezwykle ciekawe i naprawdę byłem zainteresowany, co dalej się wydarzy. Audio. No niestety klasycznie jest. Nie zwracałem szczególnej uwagi na kwestię audio, więc niestety tutaj nie powiem za dużo. Kreska. Kreska mi się naprawdę podoba. Kolory są żywe, postacie naprawdę ładne i estetyczne, wyróżniające się, więc pod względem wizualnym jest tu naprawdę dobrze. Podsumowując, ID Invaded to kawał naprawdę udanej produkcji. Jest to porządne anime, które serdecznie polecam obejrzeć. I szczerze mam nadzieję, że będzie jakaś kontynuacja, ze względu na to, że wydaje mi się, że jeszcze mogliby to jakoś poprowadzić. Kolejne zagadki, kolejni mordercy i kolejne spiski czy dziwne wydarzenia w danych lokalizacjach. Także polecam serdecznie jeszcze raz, mam nadzieję, że będzie kiedyś jakaś kontynuacja mimo wszystko, choć główny wątek został skończony, ale wierzyć zawsze można. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i... Bye.